Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na Zagadkowej Wyspie. Ja się nazywam Maciej Maciejowski. Pierwszy raz prowadzę ten program. To jest program na żywo. Mam nadzieję, że będziemy się razem dobrze bawić, chociaż można powiedzieć, że jestem nowym rozbitkiem na naszej wyspie. Ale widzę, że reżyser przygotował już nam pierwszą zagadkę. Nie jestem piratem, także nie będę was oszukiwał. Zasady są bardzo proste. Widzicie już na swoich ekranach, na ekranach swoich telewizorów pierwszą zagadkę. I ta zagadka nie należy do najtrudniejszych. Zasada w naszym programie jest taka, że reżyser na początku stara się dać nam trochę gimnastyki dla szarych komórek. Stara się dać nam takie ćwiczenie, żebyśmy mogli po prostu sobie przyzwyczaić się do tego, jak ten program funkcjonuje, na czym te zagadki polegają. I pierwsza zagadka chyba nie powinna sprawić nam dużych trudności, dlatego tylko 50 zł do wygrania, ale to też jest kasa, która piechotą nie chodzi. Kochani, 50 zł, co można kupić za 50 zł? Dwie kawy, ciastko, zaprosić gdzieś dziewczynę, chłopaka, żonę, męża? Można pójść do kina, kupić bilet. Słuchajcie, coś zawsze można zrobić. 50 zł, tak jak powiedziałem, piechotą nie chodzi. Zagadka. Zagadka bardzo nieskomplikowana. Jeden obrazek różni się od reszty. Ja się teraz też muszę przyjrzeć tej zagadce, ponieważ nie mam jeszcze, tak jak mówiłem, prowadzę ten program po raz pierwszy, nie mam dużego doświadczenia. Spoglądam, teraz mam taki podgląd w studio. To są jakieś kwiatki, jakieś takie czerwone linie, widzę kropeczki. Może to są listki, jakiś taki ornament? Ale nie musimy tego wiedzieć. Patrzę. To chyba są jakieś ornament w kwiatki, coś takiego. W ogóle nie musimy się nad tym skupiać. Proszę Państwa, najważniejsze jest to, że Wy też nie musicie tego wiedzieć. Wystarczy podać, który element Waszym zdaniem po prostu różni się od pozostałych. Podać współrzędne, czyli na przykład A1. Podać, który po prostu obrazek Waszym zdaniem różni się od reszty i ja gwarantuję, że tylko jeden obrazek jest inny od pozostałych. Tu nie ma żadnej pułapki, jest jedna prawidłowa odpowiedź. Proszę Państwa, przypomnę nasz regulamin. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można zgłaszać się pod wskazany numer telefonu. Płacimy za każde zrealizowane połączenie, także za takie, które nie połączy nas ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi prowadzącemu program, czyli mi, podczas programu, podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeżeli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z naszym studiem, czyli ze mną, a szczegóły są w regulaminie na www.łowcynagród.com. Zapraszam serdecznie, a teraz, skoro formalnością stało się zadość, mam nadzieję, że niedługo usłyszę telefon. Kochani, pomóżcie mi trochę. Ja się troszeczkę stresuję, mam trochę tremy, ponieważ pierwszy raz prowadzę ten program. Jestem na bezludnej wyspie, szumią fale, a ja tutaj stoję w palącym słońcu. Wy sobie siedzicie przed telefonami, przed telewizorami, przepraszam, ale mam nadzieję, że przed telefonami też. Mam nadzieję, że telefony już wkrótce znajdą się w waszych rękach, albo przynajmniej macie je gdzieś tam w zasięgu, bo chciałbym usłyszeć pierwszy telefon do studia. Chciałbym, żeby ktoś spróbował udzielić odpowiedzi na to pytanie. Przypomnę numer telefonu 704-304-304. Pod tym telefonem czekamy.
Trzeba dodzwonić się do studia, podać prawidłowe współrzędne, czyli jedną odpowiedź, jeden ten obrazek, który różni się od pozostałych, przecięcie dwóch współrzędnych, na przykład A1. Tak jak widzicie na swoich ekranach, nie ma zbyt dużo możliwości. 25 obrazków, jeden tylko różni się od reszty. Także ta zagadka to naprawdę jest taka gimnastyka. To jest rozruszanie szarych komórek. A przy okazji można wygrać 50 zł, także chyba warto. Nie wiem, jak u was w Warszawie świeci piękne słońce. Kiedy jechałem do studia, termometr w samochodzie pokazywał mi 15 stopni. Słuchajcie, połowa listopada, to jest program na żywo. Dzisiaj jest 16 listopada. Imieniny Edmunda i Marka, między innymi. Jeżeli znacie jakiegoś Edmunda albo Marka, złóżcie koniecznie życzenia, nie zapomnijcie o tym. No i nie zapomnijcie też, że 50 zł ciągle czeka. Jestem w studio, czekam na wasze telefony. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? C jak czekoladka, jeden. C1. Brawo! I 50 zł pani wygrywa. Oczywiście prosimy się nie rozłączać. Reżyser pobiera wszystkie dane, żeby te pieniądze trafiały prosto do naszych widzów. Brawo, brawo! Proszę państwa, jeżeli przyjrzycie się, jeszcze chwilę reżyser wyświetla tą zagadkę na ekranie, możecie zobaczyć, że ten jeden kwiatek jest po prostu odwrócony. Te zagadki naprawdę nie są bardzo trudne. Oczywiście im dalej nasz program biegnie, tym kolejne zagadki są trudniejsze i mamy już następną. Im dalej w las, tym więcej drzew, kochani. Widzę, że reżyser tutaj podnosi nam poprzeczkę. Ja się też przyjrzę tej zagadce na swoim podglądzie. Kochani, 36 obrazków już. To moje porównanie z lasem chyba nie było najszczęśliwsze, bo las i ogień to nie jest najlepsze połączenie. Ale tutaj mamy takie płomienie. Zasada jest natomiast ta sama. Jeden obrazek różni się od pozostałych. Do wygrania 50 zł. Czy możemy coś z tym zrobić, bo ten obrazek jest trudniejszy. Zwracam się teraz do reżysera. Reżyser mówi, że trzyma budżet na kolejne nasze zagadki. Następne pewnie będą trudniejsze, ale i pieniądze mogą być dużo, dużo większe do wygrania. Patrzę jeszcze na tą zagadkę. Kochani, 36 obrazków z takimi płomieniami i tutaj nie ma żadnej filozofii. Nie musimy wiedzieć tak naprawdę, czy to są płomienie, czy to są jakieś krzaczki. Na pewno to też jest zagadka odnosząca się do kształtu. Zagadka, nie musimy tutaj wpatrywać się w odcienie. No wiadomo, każdy widzi troszeczkę inaczej kolory, albo na każdym telewizorze nawet możecie widzieć troszeczkę inne odcienie. Nie, tutaj sprawa na pewno na 100% dotyczy kształtu. Jeden obrazek różni się czymś od pozostałych. Gimnastyka dla szarych komórek. Takie sobotnie popołudnie, kiedy świeci słońce, ja dzisiaj patrzyłem jakąś prognozę pogody, to chyba słońce świeci w całej Polsce, tak jak w Warszawie, przynajmniej jeżeli prognozy się sprawdzają. Także no, troszeczkę nas to, wiadomo, rozleniwia, ale zima powoli się zbliża, coraz krótsze dni, niedługo zacznie robić się ciemno. Mam nadzieję, że ktoś pojawi się przed telewizorem, usiądzie na kanapie i będzie miał tą chwilę, żeby spokojnie przyjrzeć się tym obrazkom i tutaj do mnie zadzwonić. Dlatego, że ta zagadka ma jedno rozwiązanie, które wystarczy wskazać, żeby wygrać 50 zł. Trzeba zadzwonić na numer telefonu 704-304-304 i jeżeli dodzwonisz się do studia, podasz tą prawidłową odpowiedź, 50 zł jest gwarantowane. No, zastanawiałem się przed chwilą właśnie, na co można przeznaczyć 50 zł. Macie jakieś pomysły może? No, ja na pewno, być może do kina, bilet, jakiś popcorn. Jeżeli ktoś lubi oglądać samemu filmy, to warto się wybrać. A jeżeli chcemy
spędzić czas z kimś, może z drugą połówką, dziewczyną, chłopakiem, żoną, mężem, no to zaprośmy na kawę. Ciastko dobre w dobrej kawiarni, dobra kawa, 50 zł myślę spokojnie powinno wystarczyć, ewentualnie wystarczy dorzucić coś na piwek. Także to są pieniążki, po które naprawdę warto się schylić. Czekam na wasze telefony, kochani. Tak jak mówiłem, pierwszy raz prowadzę ten program. Chciałbym wam rozdać naprawdę dużo pieniędzy. I co? Bawimy się razem, zgadujemy razem. Dla mnie to też jest nowość. Te zagadki widzę tak samo jak państwo, pewnie w większości, pierwszy raz na oczy. Bawię się... Próbuję zgadnąć, tutaj jednym okiem czasem zerkam sobie w podgląd, który mam w studio, żeby spróbować odgadnąć, czy dobrze się domyślam. Mam tam jakiś swój typ na ten obrazek jeden, który różni się od pozostałych 35, ale no, kiedy poznamy prawidłową odpowiedź, będę tak samo pewnie zaskoczony, albo i nie, jak wy. Czekamy na telefony. Warto się schylić chyba po takie 50 zł, jeżeli znasz odpowiedź, jeżeli masz telefon pod ręką. Tak, to schylanie się przed telewizorem to może też nie jest najlepszy pomysł. Reżyser podpowiada mi na ucho i to prawda, nie trzeba się schylać w sensie dosłownym. To jest bardzo prosta sprawa, bo wystarczy sięgnąć po telefon. Kochani, wszystko jedno, czy dzwonicie z telefonu takiego tradycyjnego, tak zwanego stacjonarnego, czy z telefonu komórkowego, dokładnie ten sam numer. 704-304, cały czas widzicie ten numer na dole ekranu, cały czas widzicie też kwotę gwarantowanej nagrody przy udzieleniu poprawnej odpowiedzi. Jeden obrazek, który różni się od pozostałych. To są bardzo proste zasady. I chciałbym te 50 zł komuś szybko dać. Reżyser mi cały czas mówi na ucho, tak zwane w slangu telewizyjnym, że tutaj nie do innych prowadzących więcej ludzi dzwoni, co się dzieje, dlaczego tak słabo. Kochani, pomóżcie mi trochę, pomóżcie mi trochę. Pierwszy raz prowadzę ten program, wiecie, trema naprawdę jest, to jest program na żywo, to jest telewizja na żywo. Reżyser mnie straszy porwaniem przez piratów z tej naszej wyspy zagadkowej. Pomóżcie mi trochę, proszę o telefon do studia, potrzebna mi jest tylko jedna osoba. Jedna osoba, która sięgnie po telefon, wybierze numer 704-304-304 i do mnie zadzwoni. A przecież tą jedną osobą możesz być ty. Kochani, ten program nie ma bardzo dużej oglądalności. Jest sobotnie popołudnie. Bardzo wielu z nas korzysta z tej pięknej pogody. Poszliśmy gdzieś na spacer. Ja widziałem w Warszawie, że ludzie spacerują gdzieś tam z psami, z rodzinami, ze znajomymi, są w parkach. Chyba ta piękna pogoda jest też w całej Polsce, ale jeżeli akurat ty znalazłeś się nie na spacerze i jesteś jeszcze przed sobotnim obiadem albo po obiedzie, oglądasz telewizję, to możesz być tym jedynym widzem, który w tym momencie mnie ogląda i zna prawidłową odpowiedź. No nie marnuj takiej okazji. Zadzwoń do mnie z tą odpowiedzią. A przed chwilą nasza jedna z naszych widzów wygrała. Mam nadzieję, że jeszcze nas ogląda. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować jeszcze raz. Reżyser mi podpowiada, że często jest tak, że w programie wygrywa dwa razy ta sama osoba. To też się zdarza. Także... O, usłyszałem właśnie, że cztery razy ta sama osoba wygrała w jednym programie pieniądze. Kochani, szansa jest bardzo duża. Jeżeli często chce się tobie, nie wiem, pójść specjalnie do kolektury, wypełnić kupon na jakąś grę losową,
szansa jest dużo mniejsza, a wysiłek dużo większy. Ja tutaj po prostu czekam na twój telefon. Wiecie, tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Pieniądze nie są tak wielkie jak w niektórych grach losowych, to nie są jakieś miliony, ale to są pieniądze, które zawsze ktoś wygrywa. Ja tutaj jestem, czekam na wasze telefony i te pieniądze chcę po prostu oddać. Jak tylko ktoś podaje prawidłową odpowiedź, wygrywa pieniądze, ja już dalej z nim nie rozmawiam, ale reżyser, który czeka w reżyserce, wszystkie dane zapisuje i te pieniądze są do was wysyłane, kochani. Możecie się po prostu cieszyć w bardzo krótkim czasie pieniędzmi, które można wydać na coś konkretnego. No słuchajcie, mieć 50 zł w kieszeni, a nie mieć, no chyba zawsze lepiej mieć. Czekam na wasze telefony. Pomóżcie mi trochę, bo ja tutaj muszę mieć widza, który wygra te pieniądze. Reżyser mnie strofuje, chciałby, żebyśmy przeszli dalej do kolejnych zagadek, no ale te 50 zł to trzeba po prostu komuś oddać. Ja stoję w miejscu, jeżeli nie oddam komuś 50 zł, to nie pójdziemy dalej, a reżyser mi wcześniej już sygnalizował, że jest dobry budżet na ten program. Będą kolejne zagadki, do których przejdziemy, jak zostanie rozwiązana ta zagadka. A tak naprawdę reżyserami tego programu to jesteście, drodzy państwo, wy przed telewizorami, bo to od was zależy, kiedy przejdziemy do następnej zagadki, kiedy ktoś wygra te pieniądze. Przypominam jeszcze raz zasady. 36 obrazków z jakimiś takimi płomyczkami. Jeden z nich różni się od reszty. Jeżeli widzisz tą różnicę, to nie ma się co zastanawiać, nie ma się co wahać. Dzwoń, spróbuj podać prawidłową odpowiedź. 50 zł czeka. Gwarantowane 50 zł do wydania. Na jakieś przyjemności, na jakieś drobne zakupy, na słodycze, na jakieś wyjście drobne do kawiarni, dobrą kawkę, serniczek albo inne ciasteczko, co kto lubi. Może jakieś wyjście do kina? 50 zł. Warto sięgnąć po telefon, kochani. Stacjonarny, komórkowy, ten sam numer 704-304-304. Czekam na was. Czekam na telefon od tego jednego widza, któremu będzie się chciało. Halo, halo! Dzień dobry, E jak Ewelina 2. Dzień dobry, E jak Ewelina 2. Sprawdzamy. Brawo! Czy to pani już u nas dzisiaj jedną nagrodę wygrała? Tak. Super, bardzo się cieszę. Gratuluję serdecznie. Proszę podać oczywiście wszystkie swoje dane reżyserowi. Proszę państwa, a my dzięki tej pani, która wygrała już drugą nagrodę w dzisiejszym wydaniu Zagadkowej Wyspy, możemy przejść dalej. O, proszę państwa, tu nam reżyser dał troszeczkę popalić. To już jest trudna zagadka. Ja tak próbuję się przypatrzeć. To są jakieś kwiatki. O troszeczkę nam jeszcze reżyser chyba utrudnił zadanie, bo ta zagadka jest teraz troszeczkę mniejsza niż przed chwilą. Proszę państwa, no tu już jest poprzeczka wyżej, dlatego 100 zł gwarantowane, ale no ja nie wiem, proszę państwa, 100 zł za taką zagadkę. To troszeczkę jest... Znaczy powiem tak, nie wiem jak państwo, ja nie widzę odpowiedzi prawidłowej jeszcze w tej chwili. Natomiast no 100 zł, sobota po południu. Piotrek, czy ty żartujesz? No weź troszeczkę może podnieść tą wygraną. Ale jak nie? Piotr, z tego co wiem, to zasady są takie, że jeżeli mamy trudną zagadkę,
to też jest duża wygrana, są duże pieniądze. Słuchaj, ja prowadzę ten program po raz pierwszy, ja się nie będę ośmieszał. No, mówię ludziom, że jest stówka za coś takiego. Nie, no bo proszę Państwa, reżyser mi tutaj opowiada jakieś naprawdę dziwne rzeczy na ucho, ale ja myślę, Piotr, ty nie korzystaj z tego, że ja pierwszy raz prowadzę ten program. Innemu prowadzącemu z większym doświadczeniem nie zrobiłbyś takiego numeru. No, 100 zł za taką trudną zagadkę to jest jakieś przegięcie. No nie, no ale no naprawdę, no bądź poważny. No, stówka za coś takiego? Przecież... Proszę Państwa. Piotrze, ale no, ja nie mogę się ośmieszać. No, ja tutaj prowadzę ten program, obiecuję ludziom przed telewizorami, że oni wygrają jakieś totalne pieniądze, że mówiłem na początku programu, że im trudniejsza zagadka, tym większe pieniądze, a ty tu dajesz jakąś marną stówkę? Słuchaj, ja mogę wyjść ze studia. Ja mogę wyjść ze studia, ja tego programu nie muszę prowadzić. Ja tu jestem pierwszy raz. Mam wyjść? Nie, proszę Państwa, nie, ja muszę porozmawiać z reżyserem, to tak nie może być. To tak nie może być po prostu. Ale Piotrze, no stówka za ten... Nie, no ale podnieś tą nagrodę. Nie, no podnieś tą nagrodę, no zobacz, to jest trudna zagadka. Och, przepraszam Państwa, to przepraszam, że Państwo słyszeliście coś takiego w ogóle, to uroki programu na żywo, ale no naprawdę to wymagało troszeczkę interwencji z mojej strony. Najważniejsze, że udało się przekonać reżysera. Obiecałeś, Piotrze? Obiecałeś? No, pięknie! Proszę Państwa, 3000 zł nawet do wygrania, gwarantowana stówka, 2900 w bonusie. No wreszcie to są jakieś rozsądne pieniądze. Kochani, żeby wygrać bonus, dodatkowo 5 pytań, 30 sekund, proste pytania z wiedzy ogólnej, takie naprawdę, na które każdy powinien, a przynajmniej może znać odpowiedź, nic trudnego i 3000 nawet do wygrania. Kochani, właśnie patrzę na dół ekranu. Oczywiście Piotr, który reżyseruje dzisiejsze wydanie, musiał się zemścić za tą moją awanturę. 10 chwil tylko nam daje na rozwiązanie tej zagadki, ale mamy do wygrania nawet 3000 i to jest najważniejsze, bo w końcu przyjemność, ćwiczenie szarych komórek, satysfakcja z rozwiązania zagadki, to wszystko jest ważne, ale bardzo ważne jest to, że można wygrać po prostu, kochani, żywą gotówkę. No 3000, no to już to są naprawdę pieniądze, za które można troszeczkę się pobawić, można gdzieś pojechać, jakiś może tygodniowy urlop poza sezonem, krótki, jakaś wycieczka w promocji, last minute. Już myślę, że można by przebierać w kierunkach na cały świat. Ja tak jak wspominałem, dzisiaj jechałem samochodem tutaj do studia, do pracy. No i pogoda piękna w Warszawie, słuchajcie, 15 stopni, słońce, ale niedługo sezon na zmianę opon. No to nie wiem, komplet opon pewnie... 1000, 2000, to jeszcze zostanie, jak ktoś 3000 wygra. To jeszcze można zmienić opony i gdzieś sobie jechać na narty, jak zima wreszcie do nas zawita. Oczywiście nie na zagadkową wyspę. Ale to wszystko zależy od Was, bo ja potrzebuję tej jednej osoby, która skorzysta z tego, że wywalczyłem Wam ten bonus. Kochani, 9 chwil już tylko. 9 chwil daje nam reżyser na rozwiązanie tej zagadki.
Kochani, to jest tak jak promocje w markecie, prawda? Zawsze jakiś tam mały haczyk jest. Reżyser się zgodził po wielkiej awanturze, dał ten bonus 3000, ale czas już jest ograniczony. No już dał tylko 9 chwil, zegar tyka. Także jeżeli ktoś z was przyjrzał się temu obrazkowi i widzi, czym jeden kwiatek różni się od pozostałych, 49, jeżeli dobrze liczę, to niech zadzwoni do studia, wystarczą mi tylko współrzędne, na przykład A1. Kochani, nie czekajmy, nie ma sensu czekać do ostatniej chwili, bo potem można nie zdążyć się dodzwonić. To jest taka trochę gra. Myślicie może, że inni widzowie będą też dzwonić, może jeszcze poczekamy, a tutaj często bywa tak, że za 8 chwil może być tak, że ktoś zadzwoni za chwilę, za sekundę, za dwie i zgarnie kasę przed nosa po prostu. No i wtedy oczywiście kończymy tą zagadkę, przechodzimy dalej, szansa przepada. Ktoś odchodzi z gotówką, a cała reszta musi obejść się smakiem. Kochani, to zróbmy tak. Kto ma odpowiedź, to po prostu nie czeka, od razu bierze telefon i dzwoni. Dzwoni do mnie, próbuje się do mnie dodzwonić do studia. To nie jest trudne, ten program naprawdę nie ma wielkiej oglądalności. Sobota po południu, kochani. Jeszcze piękna pogoda, wszyscy korzystają z weekendu. Jak jesteście akurat przed telewizorem, wygodnie siedzicie, no nic do stracenia po prostu. Sięgnąć po ten telefon 704-304, zadzwonić do mnie, podać współrzędne jednego kwiatka, który różni się od innych. Należycie do ludzi, którzy lubią rozmawiać przez telefon? No jeżeli tak, no to słuchajcie, no nic prostszego, no po prostu ten numer się wybiera dokładnie tak samo jak numer do kolegi, do koleżanki. 704-304-304, przypominała cały czas, ten numer jest na dole ekranu. Wystarczy sięgnąć po telefon. Ze stacjonarnego, z komórkowego, dokładnie ten sam numer telefonu. Jeżeli nie widzicie jeszcze tej prawidłowej odpowiedzi, przypatrzcie się dobrze. Warto sobie może porównywać, tak słuchajcie, po kolei te pola. Nie patrzeć może na całość, nie próbować tam przelecieć całej tablicy, bo po prostu ja też dlatego chciałem, żeby Piotr, reżyser dzisiejszego odcinka, dał bonus, bo to jest trudne. To przecież w oczach się dwoi, troi. Naprawdę można zwariować. Porównujcie sobie po kolei do sąsiednich obrazków. W ten sposób łatwiej trafić na ten jeden, który różni się od reszty. No pamiętajcie, że dzisiaj jedna pani o bardzo sympatycznym głosie już dwa razy wygrała, więc to nie są jakieś obiecanki, cacanki. To jest po prostu konkretne pieniądze do wygrania. Już 7 chwil tylko widzę, że reżyser cały czas nam odmierza i dzisiejsze zagadki są przygotowane na cały odcinek i reżyser chce zagrać je wszystkie. Ja oczywiście bym bardzo nie chciał, żeby ktoś nie odgadł tego. Proszę Państwa, to jest tak, że ja tutaj nie będę był w stanie nawet opowiadać Wam w nieskończoność o jednej zagadce. To jest mój pierwszy program na żywo, który w życiu prowadzę. Dlatego musicie mi też troszeczkę pomóc. Ale za tą pomoc, no, jest konkretna wygrana. Dzwonisz, dodzwaniasz się do studia, podajesz prawidłową odpowiedź, gwarantowane pieniądze, gwarantowana stówka i szansa na nawet 3000? Chyba warto. Kochani, 704-304-304, 7 chwil jeszcze reżyser daje, a może jesteś przed telewizorem, drogi widzu, droga widzko, jeżeli można tak powiedzieć, nie wiem, czy ten wyraz się tak odmienia, może jesteś w tej chwili jedyną osobą, która ogląda ten program i zna odpowiedź. To warto z takiej szansy skorzystać. Proszę
proszę Państwa, ten program naprawdę nie ma jakiejś wielkiej oglądalności. To nie jest stacja, którą oglądają miliony. To nie jest tak zwany prime time telewizyjny, czyli ta pora najwyższej oglądalności. To jest sobotnie popołudnie. Naprawdę ludzie chodzą na spacery, jedzą rodzinne obiady, relaksują się. Nie każdy naprawdę ma nawet taką możliwość, a już nie każdy ma chęć na pewno oglądać mnie, jak tu do was, kochani, gadam i pokazuję wam zagadki. Są koleżanki, które prowadzą ten program. No, na pewno można je oglądać z dużo większą przyjemnością, estetyczną przynajmniej, jest na co popatrzeć, ale tutaj, proszę Państwa, ja prowadzę ten program po raz pierwszy. Pewnie nie będę waszym ulubionym prowadzącym, ale staram się dlatego jak najlepsze warunki dla was, jak największe pieniądze. Pomóżmy sobie, zgadujmy wspólnie. Tak jak mówię, dla mnie ta zagadka to też jest nowość. Ja szczerze mówiąc nie widzę jeszcze prawidłowej odpowiedzi. Mam taki swój typ, ale nie jestem nawet pewien. Podgląd w studio u mnie jest niewielki. Jeżeli masz w miarę duży telewizor albo możesz sobie podejść nawet bliżej, to warto przyjrzeć się. Na pewno jest odpowiedź, to jest najważniejsze. Jest jedna prawidłowa odpowiedź. Wystarczy ją podać, żeby nawet 3000 wygrać. Piotrek, ja mam taką propozycję. 5 chwil zostało, widzę. Piotr, mam taką propozycję, żebyś dał na pełen ekran teraz tą zagadkę, a ja, tak jak widzowie, spróbuję sobie usiąść i popatrzeć na nią. Tak jak widz przed telewizorem. Dasz na pełen ekran? Powiększ troszeczkę, bo ja nie widzę, wiesz? Naprawdę, na niewielkim telewizorze widzowie też mogą mieć problem. No jeszcze powiększ, jakbyś mógł. Proszę Państwa. Proszę Państwa, reżyser mówi, że już nie może nam bardziej powiększyć tej zagadki. No dobrze, ale to w takim razie może nam powiększy troszeczkę ten bonus. Piotrze, a możesz dać większe pieniądze? 5 chwil zostało. Daj 5000. 5 chwil, 5000. Uczciwie, będzie fajnie wyglądało. No, proszę Państwa, mamy 5000. Nawet 5000 do wygrania. A zagadka ciągle ta sama. Czeka na rozwiązanie. Proszę Państwa, zagadka czeka na rozwiązanie. Jeden. Podszedłem sobie w tym momencie, proszę Państwa, do telewizora. Tak jak Państwo, jeżeli oglądacie ten program, to przypatrujecie się w tej chwili tej zagadce. Ja mam telewizorek tutaj, na którym mam podgląd w studio, bardzo nieduży. Myślę, że to jest 14 cali, to jest malutki telewizorek. Chyba w większości teraz laptopów, o telewizorach nie mówię, ale no, laptop chyba ma 17 cali, tak, 15 to jest w ogóle jakieś tam minimum, a telewizor to 21 cali to chyba minimum, a tam już 42 cale to się bardzo często zdarza w naszych domach. Także ja tutaj mam 14 cali i naprawdę ten podgląd jest malutki. Jeżeli patrzycie sobie w komfortowych warunkach, siedzicie na kanapie albo w fotelu i akurat oglądacie nasz program, to naprawdę możesz być w tej chwili jedynym widzem, który widzi rozwiązanie tej zagadki. A 5000 już czeka, bo reżyser podniósł bonus. Proszę Państwa, 5 chwil, 5000. Czekam na telefony. 704, 304, 304. Patrzcie, już 4 chwile. Kochani, zegar tyka, czas ucieka. 5000 do wygrania zostało, ale 4 już tylko chwile. Nie ma co się zastanawiać, jeżeli znasz prawidłową odpowiedź. Dzwoń. Dzwoń od razu
pieniądze czekają. 704 304 304 to jest numer ten sam z telefonów komórkowych, z telefonów stacjonarnych. Kochani, pomóżcie mi, pomóżcie. Potrzebuję jednego widza, który zna odpowiedź. Ta zagadka nie jest prosta. Kochani, program jest na żywo. Drugiej szansy nie będzie. Tu nie ma takiego lenia, który nam tam podpowiada, że a może za chwilę, może później. Ja nie wiem, czy Państwo też macie. Ja mam takiego wewnętrznego lenia, który mi czasem tam szepcze na ucho, że to na spokojnie, może za chwilę. Proszę Państwa, nie słuchajcie go. Program jest na żywo. Czas biegnie. Czas biegnie nieubłaganie. 704 304 304. Bardzo prosty numer telefonu. Wystarczy sięgnąć po telefon, jaki tam macie, komórkowy, stacjonarny, z którego wam wygodniej, i zadzwonić. 4 chwile jeszcze widzimy na ekranie. 4 chwile na rozwiązanie zagadki. Trzy chwile. Kochani, jeżeli ktoś ogląda nasz program, spędził już chwilę przy tej zagadce i jeszcze nie widzi rozwiązania, to spróbujcie jakoś inaczej. Może jeżeli oglądasz z daleka, to podejdź do telewizora. Jeżeli podszedłeś, to odejdź właśnie. Na chwilę spróbuj inaczej pomyśleć. Tak jak mówiłem, nie warto porównywać wszystkich pól. Nie warto tak sobie próbować objąć tego całego. Może warto po prostu porównywać pojedyncze pola do sąsiednich. Chyba w ten sposób jest łatwiej znaleźć ten jeden kwiatek, który różni się od pozostałych kwiatków. A wiemy, że w tej zagadce jest na pewno tylko jeden inny kwiatek niż pozostałe. To jest trudne, ale dlatego też szansa na wygranie nawet 5000 zł. Proszę Państwa. 5000 zł, ładne pieniądze. Ja znam studentów, którzy za 5000 to samochód kupują. Ale oczywiście, no to nie będzie jakiś wysokiej klasy samochód, ani w miarę nowy, ale taki, który by jeszcze jeździł. Natomiast wycieczka, nawet na inny kontynent, bez problemu, prawda? Bardzo fajna kwota, a święta się zbliżają. Pewnie zastanawiacie się, za co urządzić święta. Jakieś prezenty trzeba sprawić najbliższym. Kochani, ale za chwilę możecie już nie mieć tego problemu, na co wydać 5000, bo już tylko 2 chwile. Kochani, czekam na wasze telefony. 2 chwile zostały. 5000. 5000? No słuchajcie, przed świętami? Bożego Narodzenia? No piękna, piękna po prostu kwota. Na prezenty? Na przyjęcie dla rodziny? Może na jakiś wyjazd świąteczny? Proszę Państwa. Ostatnia chwila skupienia, naprawdę. Jest jedno prawidłowe rozwiązanie. Czekam na Państwa telefony. Proszę Państwa. 2 chwile. Reżyser chce pędzić dalej z programem. A przecież pieniążki czekają. Ja bym chciał je komuś oddać. Zróbcie mi tą przyjemność. Kochani, pierwszy raz prowadzę ten program i to jest program na żywo. Bardzo chciałbym, żeby ktoś wygrał tutaj naprawdę duże pieniądze. Cały czas widzicie, że na ekranie jest bonus do wygrania nawet 5000 zł. Ani 704 304 304. Czekam na wasze telefony, a tak jak mówię, wy jesteście współautorami tego programu, drodzy widzowie. Tutaj bez was się nic nie wydarzy. Tu od was zależy, czy ta zagadka zostanie rozwiązana, czy pieniążki wylądują w czyjejś kieszeni. Ja tutaj tylko jestem od tego, żeby stać i z wami rozmawiać, komentować te zagadki, ale to od was wszystko zależy, naprawdę. Program na żywo, kochani. 2 chwile. 2 chwile.
dwie chwile jeszcze czekamy na rozwiązanie zagadki. Nie słuchaj, drogi widzu, swojego wewnętrznego lenia. Nie wiem, czy lubicie kreskówki. Ja jako dziecko bardzo lubiłem psa Pluto. I pies Pluto, jak się nad czymś zastanawiał, to często miał na jednym ramieniu takiego aniołka małego psa Pluto, a na drugim diabełka. No i teraz, drogi widzu, jeżeli taki diabełek ci tam podpowiada, nie, tam nie warto, poczekaj jeszcze, to go nie słuchaj. Nie słuchaj, bo po prostu pieniądze są do wygrania, a zaraz czas minie, reżyser chce pędzić dalej z programem, pogania mnie tutaj cały czas. Proszę Państwa, 5000. 5000 do wygrania. A naprawdę nie ma wielkiej konkurencji. Program nie ma olbrzymiej oglądalności. Sobotnie popołudnie, jeżeli siedzą teraz ludzie gdzieś tam przy obiedzie, na pewno nie rozwiązują zagadek. Jeżeli są na spacerze, tym bardziej nie oglądają telewizji. Także możesz być jedyną osobą, drogi widzu, która zna rozwiązanie tej zagadki. To wystarczy tylko sięgnąć po telefon i podać prawidłową odpowiedź. Ostatni moment, ostatnia chwila. Ostatnia chwila, kochani, reżyser cały czas popędza, tu zegar jest po prostu nieubłagany, jest jedna chwila została na rozwiązanie zagadki, 5000, nawet 5000 złotych do wygrania, jedna chwila. Słyszałem kiedyś taką anegdotę, ile trwa chwila. To zależy po której stronie drzwi do toalety się znajdujesz czasem. Także nie ryzykuj do końca tej chwili. U nas w programie ten czas leci bardzo szybko. Kochani, przyglądajcie się. Reżyser troszeczkę nam zmniejszył zagadkę, także trzeba bardziej wzrok wytężyć. Będzie teraz trudniej. Kochani, cały czas czekamy. Jedna chwila na rozwiązanie zagadki. A na pewno jest jedna prawidłowa odpowiedź. Zróbcie mi tą przyjemność, żebym mógł komuś powiedzieć jeszcze raz w dzisiejszym programie, że wygrał. A przecież już jedna osoba wygrała i to dwa razy. I to mnie bardzo cieszy. Wiecie, to jest cała frajda z prowadzenia tego programu. Pierwszy raz prowadzę ten program na żywo. Pierwszy raz w ogóle prowadzę program na żywo i pierwszy raz zagadkową wyspę. No i mam straszną frajdę, że tu ludzie dzwonią, wygrywają. No naprawdę, to jest super sprawa. Tak. Tak po cichu mogę wam powiedzieć, że no wcześniej, jak gdzieś tam skacząc nawet po kanałach, trafiałem na taki program w telewizji, no to coś mi tam z tyłu głowy mówiło, pewnie tam się nie da wygrać. No ale dzisiaj już wiem na 100%, bo prowadzę właśnie pierwszy raz taki program na żywo, że tutaj ludzie wygrywają. A to, że jedna pani wygrała dwa razy w tym samym odcinku, no to w ogóle super. A to wszystko właśnie zależy od was. Tej jednej telewizce chciało się sięgnąć po telefon. Ona po prostu sięgnęła po telefon i zadzwoniła. Kochani, dajcie losowi szansę. To jest tak jak w tym starym dowcipie, że trzeba dać losowi szansę, trzeba chociaż kupić ten los na loterię. Tutaj nie musisz kupować losu, nie musisz pędzić do kolektury. Tutaj wystarczy, że sięgniesz po telefon i wybierzesz bardzo prosty numer. 704-304-304. No mam nadzieję, że ktoś jeszcze mnie ogląda, kochani, w całej Polsce. I chociaż jedna osoba poza tą panią, która już dwa razy dodzwoniła się dzisiaj do studia. Ja myślę sobie, że może ta pani, jak już wygrała dwie nagrody, to po prostu wyłączyła telewizor, poszła sobie świętować. Piotrze, mówię teraz do reżysera, skąd ta pani do nas dzwoniła? Z Warszawy. W Warszawie, proszę Państwa, dzisiaj piękna pogoda.
Dzisiaj jest po prostu cieplutko, 15 stopni termometr pokazywał, jak jechałem tutaj do studia spotkać się z Państwem. No to ta pani już po prostu wzięła sobie tą stówkę, poszła gdzieś wypić kawę w ogródku jakiejś dobrej kawiarni, korzystając z tego, że jest taka pogoda. Proszę Państwa, ale przecież Warszawa to nie jest cała Polska. Kto nas ogląda z innych miast, z mniejszych miejscowości? Proszę Państwa, może ktoś musi siedzieć po prostu przed telewizorem, nie wiem, bo ma złamaną nogę, no to taka kwota mogłaby tutaj mu osłodzić ten los. Kochani, jak sobie siedzicie przed telewizorem i akurat trafiliście przypadkiem na ten kanał, na zagadkową wyspę, to naprawdę nie ma się co zastanawiać. Pieniądze są do wygrania. Ja nie mogę się doczekać, żeby komuś te pieniążki oddać. Proszę Państwa, sięgamy po telefon. Ja może Wam pokażę, jak to się robi, kochani. Sięgam razem z Wami po telefon. Proszę, telefon jest. I wybieramy numer. Dotykowa klawiatura 704-304-304. I dzwonimy. To chyba nie jest takie trudne, kochani. I tak samo z telefonu komórkowego, jak z telefonu stacjonarnego. Dokładnie ten sam numer. 704-304-304. Czekam, potrzebny mi jest ten jeden telewidz, któremu będzie się chciało wygrać pieniądze. Pomóżcie mi trochę. Chciałbym, żeby ten nasz program dzisiejszy tak fajnie minął. Żeby ktoś wygrał naprawdę fajne pieniądze. Dzwońcie, kochani, do studia. 5000 zł nawet do wygrania. I wystarczy znaleźć jeden kwiatek, który czymś różni się od pozostałych. Jeżeli dopiero włączyłeś nasz program, bo skakałeś po kanałach i przypadkiem zatrzymałeś się właśnie na Polonii 1 na zagadkowej wyspie, to przypatrz się. Zero! O, kochani! Piotrze, proszę, jeszcze nie zmieniaj zagadki. Jeszcze ją zostaw na chwilę. Zero, ciągle trwa odliczanie. Proszę Państwa, ostatnia szansa. Tu już naprawdę nie ma na co czekać. Potrzebny jest jeden widz, który zadzwoni do studia. Kochani, ja ciągle proszę reżysera, żeby nie zmieniał zagadki, bo pieniądze są do wygrania. No proszę. Sięgamy po telefon i dzwonimy. Jest jedna prawidłowa odpowiedź, a ja tylko czekam na współrzędne. Nie musicie nic wiedzieć więcej, nie musicie wiedzieć, co to jest za kwiatek, nie musicie mówić, czym on się różni od pozostałych. Wystarczy powiedzieć tylko na przykład A1 i już. Kochani? Ciągle czekam. Ale wiecie, że reżyser jest nieubłagany. On będzie chciał zaraz tutaj lecieć dalej, kończyć program. I teraz mi jeszcze tutaj reżyser na ucho mówi, że a niepotrzebnie, po co prosiłeś o te więcej pieniędzy i tak nikt nie dzwoni. Kochani, no zróbcie mi tą przyjemność. Naprawdę, jest budżet po prostu na ten program. Te pieniądze są do oddania. Ja nie lubię prosić, nie o to chodzi, żebym jakoś tam specjalnie tutaj chciał, nie wiem, rozdawać za nic te pieniądze, ale jak mam je oddać do księgowości z powrotem, bez sensu, no to jakby wrzucić do jakiegoś worka. A tutaj za jedną prostą odpowiedź mogę dać komuś konkretnemu nawet 5000 zł. I to jest frajda. No, kochani, dla mnie to jest naprawdę przyjemność dać takie pieniądze widzowi, a nie wracać z nimi do księgowości. Bez sensu. 704-304-304. Cały czas czekam na Was na naszej zagadkowej wyspie. Jeżeli dopiero włączyliście się w nasz program, to ja jeszcze ciągle wstrzymuję reżysera, żeby nie zmieniał obrazka,
żebyście mieli szansę jeszcze się przyjrzeć, ale już nie ma na co czekać. O, widzicie to zero na ekranie, to jest koniec zagadki. A pieniążki są do oddania. A pieniążki są do oddania, wystarczy wykręcić numer. Kochani, bo to jest tak, że ja mam małe doświadczenie, reżyser o tym wie, ma pewną taką przewagę nade mną i to jest tak, że ja nie mogę go w nieskończoność przekonywać, żeby trzymał tą zagadkę, bo on w pewnym momencie po prostu się zdenerwuje i pójdzie dalej. Już nie będę ryzykował, kochani, drugiej awantury z reżyserem, naprawdę. Już staram się prowadzić ten program spokojnie. Skoro zdecydowałem się dla was tutaj zostać, to teraz wy mi pomóżcie i wygrajcie te pieniążki. Piotr, gdzie są pieniądze? Dlaczego zniknęły pieniądze z ekranu? Piotr, halo, reżyserka. 7000! Pięknie, dobrze. Dzięki. Kochani, brawa dla reżysera. Dziękujemy, naprawdę. Bonus nawet 7000 do wygrania. 7000. Ale to już jest naprawdę ostatni moment. Jesteśmy po czasie. Kochani, bierzemy się w garść. Bo często mamy taką tendencję do kombinowania. Żeby poczekać jeszcze, żeby może za chwilę, a może jeszcze raz zwiększy tą kwotę reżyser. Nie, tu już nie ma na co czekać, kochani, naprawdę, bo można przekombinować. Zagadka jest trudna. Piotrze, czy ja mogę coś podpowiedzieć widzom? Ojejku, ale cokolwiek, no bo tutaj mi reżyser mówi, że to już jest tyle pieniędzy, że po prostu bez pracy nie ma kołaczy. No dobrze, Piotrze, no ja rozumiem, że to jest trudna zagadka. No, reżyser mi teraz mówi, że to jest zagadka dla ekspertów, że to nie jest dla każdego, że 7000, no to nie chodzi piechotą i rzeczywiście za taką kwotę to nie będzie żadnych podpowiedzi, bo to jest dla wytrawnych graczy, dla kogoś, kto ma naprawdę bystre oko. Okej, no ja to przyjmuję, ale 7000 mamy do wygrania. Zagadka nie jest prosta, ale ja wierzę... Kochani, bardzo w was wierzę. Wierzę, że wśród naszych widzów, nie wiem ile osób w tej chwili nas ogląda, ale nie są to jakieś powalające liczby, ale wierzę, że znajduje się tam przynajmniej jedna osoba, która widzi odpowiedź. I jeżeli jesteś, drogi widzu, albo droga widzko, bo dzisiaj już pani dwa razy wygrała w naszym programie, jeżeli widzisz tą odpowiedź, to dzwoń do studia i się w ogóle nie zastanawiaj, bo za chwilę reżyser skończy program, ja będę miał kilka sekund, żeby się z państwem pożegnać i koniec, i pieniądze przepadną. 7000 zł, gwarantowane 100 zł i bonus 6900 zł. Kochani, za 7000, no to już naprawdę, to urlop na innym kontynencie zimą, że jak się tutaj zrobi paskudnie. Kochani, a co byście powiedzieli, jak tak widzicie zagadkową wyspę? Ja tutaj jestem w takim otoczeniu właśnie tropikalnym, woda lazurowa, jakieś palmy. I wyobraźcie sobie siebie na Sylwestrze na Bali. 7000 jak najbardziej. Piękna sprawa. A jak nie Bali, to może Wyspy Kanaryjskie? Albo narty w jakimś Aspen? Kochani, za 7000 to już naprawdę można przybierać w ofertach biur podróży. A u nas wkrótce pogoda się popsuje. Będzie szaro, ponuro, jakaś plucha. Oby jeszcze pół biedy, jak jest śnieg, ale jak jest taka plucha, jest tak paskudnie. Za 7000 piękny urlop w ciepłych krajach. Albo zabieramy rodzinę na święta gdzieś. Kochani, a jak wasi znajomi będą narzekać, że taka paskudna pogoda, że deprecha zimowa, że coś tam, a wy będziecie wrzucać selfie z drinkami z palemką w barze na plaży? Żyć nie umierać, to jest coś, kochani. 7000 nawet złotych do wygrania. Kochani, to jest realna kasa, program jest na żywo.
Ja nie namawiam was, kochani, ale ja na waszym miejscu bym dzwonił, tym bardziej, że ja na przykład nie mogę, tak? Bardzo żałuję. Ale dzisiaj już jedna osoba dwa razy wygrała, także wiem, że to nie jest żadna ściema, że pieniądze są do wygrania, pieniądze czekają i jeżeli teraz nie sięgniesz, drogi widzu, po telefon i nie zadzwonisz do studia, to ja te pieniądze oddam do księgowości. No to chyba lepiej być mądrym przed szkodą niż po szkodzie sobie mówić, kurde, no wiedziałem, który to kwiatek, no mogłem zadzwonić. No to słuchajcie, tu jest żaden wysiłek, wystarczy sięgnąć po telefon. Jeżeli widzisz tą odpowiedź, siedzisz sobie wygodnie w fotelu albo na kanapie przed telewizorem, sięgnąć po telefon to żaden wysiłek, naprawdę. Trzeba tylko znać tą prawidłową odpowiedź. Zagadka nie jest prosta, to reżyser mi już przyznał po naszej dyskusji, ale kochani, 7000 nawet do wygrania. No to są pieniądze, dla których można trochę te szare komórki nasze, ten nasz mózg trochę rozruszać. Nawet jeżeli jest weekend, jest sobota, jesteśmy troszeczkę już może zmęczeni, może nam się troszeczkę oczy kleją. Nie wiem, jak spędzaliście piątek, jak ktoś miał piątek intensywny, gdzieś tam po pracy się wypuścił w miasto świętować ze znajomymi, to w sobotę po południu może być już trochę senny i zmęczony. No ale taka perspektywa 7000 w portfelu, powinna każdego obudzić, prawda? Kochani, czekam na wasze telefony. 704 304 304. Kochani, to jest wybór każdego z osobna naszego widza, a nie jest ich wielu, przypominam. Mieć albo nie mieć. Sięgam po telefon i dzwonię. Albo nie sięgam, no i wtedy na pewno tych pieniędzy nie wygrywam. 7000 zł. Piękna kwota, kochani. No naprawdę można pomarzyć, a jeszcze w takim okresie, tak jak mówię, przedzimowym, przedświątecznym, już, nie wiem, pewnie widzieliście w sklepach, już praktycznie zaraz po Wszystkich Świętych pojawiają się choinki, Mikołaje, wystawy, no... coraz więcej ciekawych rzeczy do kupienia i zaczynamy tak się zastanawiać, co by tu kupić, tak, w prezencie naszym bliskim. Zaczynamy kombinować, no to kochani, za 7000 prezentów można kupić. A nic, kochani, nie tanieje i to się tak wydaje, a tutaj coś trzeba kupić dla najbliższej osoby, może coś dla jakichś dzieci, dla dalszych osób z rodziny, dla rodziców, dla dziadków, tu stówka, tam stówka i się kończy budżet. A tutaj można te pieniądze wygrać po prostu dzięki jednemu telefonowi. Także chyba warto skorzystać. No ja ostatnio byłem w markecie jednym z takich dużych i szukałem prezentów dla dzieciaków, a muszę kupić prezenty dla dzieciaków w różnym wieku, od takich zupełnych maluchów do już gimnazjalistów i no powiem, że ciężki wybór. Słuchajcie, wszystko jest, niesamowite rzeczy naprawdę są. Jak byłem dzieckiem, to nie było takich po prostu możliwości. No ale właśnie, skąd na to wszystko brać? To ja mam dla was odpowiedź. 7000. Na dole ekranu widzicie, jaka jest kwota do wygrania. Cały czas się wyświetla. 7000 zł. I numer telefonu także się wyświetla. 704 304 304. Gwarantowana stówka. Gra o 6900 zł bonusu. 7000, kochani, można wygrać. I tu nie ma na co czekać. Reżyser pogania. Musimy się zbliżać powoli do końca. Zegar tyka. Czekam na tego jednego widza, który zna odpowiedź i zechce sięgnąć po telefon i tu do mnie zadzwonić. Kochani, przypomnę jeszcze raz bardzo prosta zasada. Zagadka, którą widzicie na ekranie, ma jedno prawidłowe rozwiązanie. Jeden kwiatek, który jakimś szczegółem różni się od pozostałych. I
to jest szczegół, który można dotrzeć. Tutaj nie musicie się wpatrywać, nie wiem, w odcienie, bo ta zagadka jest trudna, ale ona ma jedno rozwiązanie, które jest oczywiste i tutaj po prostu liczy się bystrość wzroku. Musicie porównywać po prostu te poszczególne kwiatki. Ja już podpowiadałem, że może zamiast tak patrzeć całościowo, porównywać po prostu sąsiednie pola. Wtedy łatwiej ten jeden znaleźć szczegół. Kochani, reżyser mówi, że ostatnie 3 minuty programu musimy to rozwiązać. Ostatnie 3 minuty. To już jest naprawdę ostatnia szansa i tutaj ja słyszę po tonie reżysera, że tu już nie będzie z nim żadnej dyskusji. Ostatnie 3 minuty. Ostatnie 3 minuty, proszę Państwa. Na dole pojawił się zegar. Już 2,5 minuty. Kochani, zaraz nam ta zagadka zniknie i przepadną pieniądze. Ja już naprawdę czekam w dużym napięciu na Wasze telefony. Kochani, pomóżcie mi. Ja bym chciał, żeby ten pierwszy program, który prowadzę na żywo, on po prostu tak fajnie przebiegł, żeby przy każdej zagadce ktoś wygrywał. Jedna pani wygrała dzisiaj 2 razy. Serdecznie pozdrawiamy, ale pani się chciało zrobić ten mały wysiłek, sięgnąć po telefon, wybrać numer. 704-304-304. Kochani, już niecałe 2 minuty reżyser daje. To nie jest dużo czasu. Naprawdę nie ma się co zastanawiać, nie ma co kombinować. Nie słuchajcie tego diabełka, który wam tam do ucha szepcze: a, daj spokój, nie warto, nie ma co dzwonić. Nie. Tu naprawdę są pieniądze do wygrania, trzeba tego lenia własnego przezwyciężyć, sięgnąć po telefon, zadzwonić. 1,5 minuty. 1,5 minuty, kochani. Już niecałe. 704-304-304 to jest numer tutaj do nas na zagadkową wyspę. Do wygrania nawet 7000 zł. Chciałbym naprawdę oddać komuś te pieniądze. Minuta. Kochani, proszę, pomóżcie mi. Bawimy się tutaj wspólnie, razem rozwiązujemy zagadki. Czekam na telefon. Jeden widz jest mi potrzebny. Jeden widz, który zadzwoni, żeby wygrać pieniądze. Jeżeli jesteś przed telewizorem, jeżeli znasz odpowiedź, czekam właśnie na ciebie. Dzwoń teraz. 0,5 minuty. 0,5 minuty, kochani. Czekam właśnie na ciebie. Czekam jeszcze na twój telefon. Kochani. 10, 8, 7. Kochani. 5, 4. Halo, czy jest ktoś przed telewizorem? 2. Kochani, jedna osoba. Czekam na jedną osobę. Kto rozwiązał zagadkę? Kto chce sięgnąć po 7000 zł? Piotrek, tak nie może być, po prostu. No tak, ja nie wiem. No,
jakaś podpowiedź, no bo nikt tego nie wygra przecież, no. Pierwszy program, który prowadzę, no Piotrze, proszę cię, no przecież to się nie może tak skończyć, że nikt nie wygra tego programu. Piotr, może nikogo nie ma przed telewizorem, może jest jedna osoba, która się zastanawia, nie wiem, no ja bym chciał coś podpowiedzieć. Dajmy jakąś podpowiedź, widzą. Mówi, że listki? Listki? Ale co listki? Piotr, ale tu jest 50 obrazków, są zielone listki wszędzie, no. Proszę Państwa, ja się jeszcze przypatruję w tą zagadkę, ale ja nie wiem, co to jest za podpowiedź. No, listki zielone, no zielone listki, no są 50 obrazków, na każdym kwiatku zielone listki. No, Piotr, no ta podpowiedź to nie jest jakaś wielka podpowiedź. Co? Reżyser mi teraz mówi, proszę Państwa, że delikatna różnica, że listek inaczej ułożony. Piotrze, ale naprawdę ty myślisz, że w taką pogodę, w sobotę po południu, ktoś będzie się przypatrywał, gdzie tam jeden listek jest troszeczkę inaczej ułożony? No ja nie wiem, ale słuchaj, miały być fajne zagadki. Ania mi obiecywała, że zagadki będą łatwe, że duże pieniądze ludzie mogą wygrać, a ty mi teraz mówisz, że jeden listek gdzieś tam inaczej delikatnie ułożony? No to jest fajna zagadka, no proszę cię, no naprawdę, no. Skąd ty możesz wiedzieć, czy w ogóle ktoś jest przed telewizorem i coś takiego zobaczy, no? $10 000, no nie, no fajnie, że dajesz 10 tysięcy, nie, no super, Piotrze, że 10 tysięcy jest do wygrania, ale jeżeli ktoś nie widzi, który kwiatek różni się tamtym listkiem inaczej ułożonym, no to dla niego to, czy dajesz 10 tysięcy, to nie ma wielkiego znaczenia, bo on nie zna odpowiedzi, bo ta zagadka jest za trudna, no. Ja nie wiem. Myślisz, że jak nie widział przy 1000, to zobaczy przy 10 tysiącach nagle? Naprawdę, wiesz co, na mój pierwszy program mógłbyś dać jakąś naprawdę fajniejszą zagadkę, no. Aż mi przykro, że na mój pierwszy program dałeś taką zagadkę trudną. No to naprawdę, no to... Nie wiem, no to może ludzie po prostu, wiesz, są zmęczeni, to już jest popołudnie, jest sobota, nikomu się nie chce kombinować. Dobrze, no 10 tysięcy, fajnie, że 10 tysięcy do wygrania, ale jeżeli ktoś nie widzi przy 1000 do wygrania, to przy 10 też nie zobaczy, no tak to by po prostu można było rozdawać od razu. Ta zagadka jest po prostu, Piotrze, trudna. Drodzy Państwo, ja nie wiem, jak reżyser chce z tego wybrnąć, jaki on ma pomysł na tą zagadkę. Wiem tylko tyle i to Państwu przypomnę. Może to pomoże komuś rozwiązać tą zagadkę, że chodzi o te zielone listki i że gdzieś tam ten jeden listek jest tą różnicą, która różni jeden kwiatek od pozostałych. Tyle mogę Państwu podpowiedzieć, to mi reżyser zdradził. Nie wiem, jaki on ma, szczerze mówiąc, pomysł, że w sobotę po południu to naprawdę, nie wiem, czy Państwo już jesteście po obiedzie, to krew odpływa od mózgu, trzeba strawić spokojnie. Ludzie chcą, Piotrze, jakiegoś relaksu, a nie... Reżyser mi teraz mówi, że będzie za chwilę kończył program. No i to naprawdę super. No to dać na koniec taką zagadkę, której nikt nie rozwiąże w moim pierwszym programie, który dla Państwa prowadzę. Proszę Państwa, Państwo jesteście najważniejszym reżyserem tego programu. Nie pozwólmy reżyserowi skończyć programu bez wygranej. Musimy popsuć Piotrowi plan. Nie będzie tak, że nikt nie wygra. Wybierzmy razem numer. Proszę Państwa, sięgamy po telefon 704-304-304. 704-304-304. Kto wybrał numer? Proszę Państwa, ręka do góry. Kto wybrał numer?
704-304-304. Halo, jest tam parę osób. Czekamy. Czekam na telefon. 10 tysięcy. 10 tysięcy nawet do wygrania. Czekam na telefon. Halo, halo, jest tam kto? Czekam na telefon. Kochani, jeżeli się czasem nie uda za pierwszym razem, a znasz odpowiedź, to się nie zniechęcaj. Spróbuj jeszcze raz, naprawdę warto. 704-304-304. Ten sam numer, czy komórkowy telefon, czy stacjonarny. 10 tysięcy do wygrania. Kochani, no 10 tysięcy to, no to jest trochę pieniędzy. To jest piękna kwota. Nie pozwólmy po prostu, żeby reżyser skończył program bez wygrania. Musi być jeden widz, który wygra pieniądze jeszcze dzisiaj. Kochani, a dla mnie to też będzie prezent i satysfakcja, że ten pierwszy program dzisiaj z wami zakończymy wygraną. Ktoś będzie miał po prostu pieniądze w kieszeni. Zróbmy to razem. Wybierajmy numer. 704-304-304. Bardzo prosty numer. Nie zastanawiaj się, nie czekaj, bo reżyser zaraz nam skończy program. Pięćdziesiąt obrazków, kwiatki i nic o tych kwiatkach nie musimy wiedzieć. Nie musimy się znać na botanice, nie musimy się znać na ogrodnictwie, nawet nas nie interesują za bardzo kolory. Interesuje nas tylko jeden szczegół, którym jeden z tych kwiatków różni się od tych pozostałych. I mogę już Państwu podpowiedzieć, po dużej awanturze z reżyserem, że chodzi o listki. Gdzieś tam jest jakiś listek, który różni się od innych. I teraz trzeba się po prostu dobrze Proszę Państwa, możemy sobie wyobrażać różne rzeczy. Pewnie patrząc na tą zagadkę, no to sobie wyobrażaliśmy, że tu może jakieś płatki są inne, może jakieś tam inne odcienie. No nie, chodzi o listek i tu trzeba mieć super wzrok naprawdę i no trzeba mieć rozruszane szare komórki, żeby tą jedną różnicę wypatrzeć. Ta zagadka jest trudna, no ale mamy 10 tysięcy. I warto chyba sobie porównywać, ja już o tym mówiłem, sąsiednie pola. Bo całości to tutaj nikt nie obejmie, to ja nawet mam tutaj w studio ten podgląd, patrzę na tą zagadkę, no to naprawdę, proszę Państwa, to mózg się lasuje, jak się próbuje całość objąć, to jest niewykonalne po prostu, ale może spróbujcie Państwo tak po kolei, po jednym polu, porównać sobie z tymi kilkoma sąsiednimi i w ten sposób można trafić na tą różnicę. A ja nic więcej nie oczekuję. Mi tylko trzeba podać studia, mówicie, a jeden przykładowo. I jeżeli trafiliście, to mamy wygraną. Jest na pewno jedna prawidłowa odpowiedź. O, tu nie ma żadnej ściemy, mimo że ta zagadka jest trudna, to tutaj jedna prawidłowa odpowiedź jest. Jest jeden ten kwiatek, którego listki różnią się od pozostałych. Tylko trzeba się dobrze przypatrzeć. No ja wiem, proszę Państwa, no sobota po południu, w studio co prawda okna są zasłonięte, ale przypuszczam, że już się powoli robi szaro o tej porze, no bo w końcu późna jesień, połowa listopada za nami. No to nie jest najlepsza pora na gimnastykę umysłu. No, pewnie najchętniej to byśmy już jakiś relaks, tak, ewentualnie dobrą kawkę, herbatkę, coś niewymagającego wysiłku, może jakiś serial, ale jeżeli trafiliście akurat na zagadkową wyspę i znacie odpowiedź, to możecie być jedyną osobą w całej Polsce, która zna tą odpowiedź i która może zadzwonić do studia i wygrać nawet 10 tysięcy. Także nie ma na co czekać, dlatego że ja mogę się
kłócić trochę tutaj z reżyserem, ale z tak zwaną ramówką telewizyjną nie będę mógł się kłócić. Jeżeli reżyser zacznie mi odliczać, że kończy się program, to ja już nic nie będę mógł zrobić. Nie wiem w tej chwili, co tam jest dalej, czy telezakupy, czy jakiś inny program, ale po prostu zdejmą z nas z anteny i tyle. Jeżeli będę próbował przeciągać program, dać jeszcze wam szansę na tą wygraną, to najwyżej po prostu zdejmą mnie z anteny ciach i nic więcej. I pieniądze wrócą do księgowości. A tego bym wolał, szczerze mówiąc, uniknąć. Słuchajcie, to jest taka radość. Muszę porozmawiać z koleżankami, które prowadzą dłużej ten program, mają większe doświadczenie. Bo ja się tak strasznie, kochani, ucieszyłem, jak pani nam wygrała dzisiaj pieniądze. No naprawdę, coś w tym jest, że mówią, że to jest taka przyjemność nie tylko dostawać prezenty, ale i dawać. No ale to jest taka satysfakcja. Wiecie, ja stoję, próbuję tutaj coś wam opowiadać, próbuję wam jakoś podpowiedzieć, zgaduję razem z wami te zagadki, no bo to wszystko jest też dla mnie nowe. Dopiero ten program przecież zaczynam prowadzić, dzisiaj moje pierwsze wydanie. Ktoś dzwoni i wygrywa, no to jest takie wow, to jest naprawdę super. Także możecie zrobić mi też ten prezent, zadzwonić do studia 7304. Zadzwonić do studia oczywiście z prawidłowym rozwiązaniem. Ten jeden kwiatek, który różni się od innych. Jeżeli, drogi widzu, teraz dopiero włączyłeś nasz program gdzieś tam skacząc po kanałach, to przypominam. Jest 50 pól, na każdym jest kwiatek. I rozwiązanie zagadki tego naszego konkursu to jest po prostu wskazanie jednego kwiatka, który różni się od innych. Nasz program się powoli kończy. Piotr, czy ja mogę jeszcze na koniec policzyć? Dobra, będę liczył szybko. Kochani, trzy chwile. Drogi widzu, jeżeli włączyłeś teraz... Trzy chwile na rozwiązanie zagadki. 50 kwiatków. Dobrze. Dwie chwile, kochani. Dwie chwile cały czas pogania. Ja liczę na palcach. Dwie chwile jeszcze mamy. Jeden kwiatek różni się od innych. Drogi widzu, telewizu, jeżeli wiesz, to już nie ma na co czekać. Dzwoń do studia, jeżeli znasz odpowiedź. Kochani, nic prostszego. Trzeba zadzwonić, podać współrzędne jednego kwiatka, który różni się od innych. Współrzędne, czyli proste. A jak Alicja 1 na przykład. Kochani, dwie chwile. O, już reżyser mi mówi, żebym liczył szybciej. Jedna chwila, kochani. Jedna chwila, ostatni moment. Kochani, czekam. Reżyser jest nieubłagany, jakby to ode mnie zależało, to ja bym jeszcze chętnie poczekał. To naprawdę jest super frajda tak sobie z Państwem rozmawiać tutaj, ale ja bym chciał, żeby zanim nam utnął program, zanim reżyser nas zdejmie z anteny, to żeby ktoś te pieniążki wygrał. Chciałbym, żeby ten pierwszy program... To jest taka moja prywatna ambicja, żeby ten pierwszy program zakończył się wygraną. Bo to jest pierwszy program w ogóle w telewizji, który prowadzę, Nkowa Wyspa, którą prowadzę. I myślę, że będę ten program długo wspominał. I chciałbym, żeby on się zakończył takim fajnym akcentem, że ktoś tam zostanie z pieniążkami w portfelu, który wygrał. A nie mamy wcale dużej oglądalności, kochani. Szansa jest naprawdę bardzo duża na wygraną. Tu głównym przeciwnikiem jest nasz leń, który nam nie pozwala sięgnąć po telefon, bo często tak jest, że siedzimy sobie na tej kanapie i wiemy, tylko nam się nie chce, bo ten leń to jest najtrudniejszy przeciwnik do pokonania. No to spróbuj teraz zebrać się w sobie i tego lenia pokonać. Bo to jest jedyna przeszkoda na drodze do pieniędzy. 10 tysięcy do wygrania. 704-304-304, numer cały czas jest na dole ekranu. Piotrze, ja wiem, że koniec, ale daj jeszcze chwilę.
Piotrze, dobrze, ja wszystko rozumiem, ale ja naprawdę się nie muszę żegnać. Ja powiem krótko, dla mnie najlepsze pożegnanie to będzie powiedzenie komuś: wygrałeś, wygrał pan, wygrała pani, gratuluję. To ja nic więcej nie potrzebuję, żeby się pożegnać, naprawdę. To dla mnie... Piotr, jeszcze moment, no dosłownie dajmy widzom szansę. Ja wierzę, że ktoś jest, kto odpowie na to pytanie. Na pewno przynajmniej kilka osób nas ogląda i na pewno ktoś w tym momencie już się przypatrzył i wie, który kwiatek się tymi listkami różni od pozostałych. Na 100% ktoś wie. Drodzy Państwo, dajcie mi szansę. To jest tak jak w tym dowcipie, gdzie ktoś tam się modli o wygraną, a tam mu z góry głos odpowiada, ale musisz mi dać szansę, kup chociaż ten los. No to tak, no, trzeba sięgnąć po telefon, wybrać numer 704-304-304, tego lenia zwalczyć, po telefon sięgnąć i zadzwonić do studia. Bo już nie ma na co czekać, już nie ma czasu. Halo? Mamy telefon? Czekam. Halo, kochani, dzwonimy, nie ma na co czekać. Kochani, potrzebny mi jest jeden widz, lub widzka, jeżeli można tak powiedzieć, który zadzwoni do studia i poda mi odpowiedź. Nawet 10 tysięcy do wygrania. Kochani, jesteście tam? 10 tysięcy. W pierwszym programie, który prowadzę na żywo, chciałbym jeszcze zakończyć go takim super akcentem, taką miłą wygraną. Chciałbym komuś jeszcze dzisiaj pogratulować. A reżyser mnie ciągle tutaj popędza, ciągle mi do ucha mówi, że już, on tu nie ma na co czekać, za chwilę trzeba będzie kończyć, że reklamy, że coś tam, no. Kochani, jeżeli znacie odpowiedź, nie ma naprawdę na co czekać. Kochani, ja sobie już przygotuję kopertę z pytaniami. Włożyłem przed programem pytania do koperty i mam tutaj w tej kopercie pytania. Jeżeli ktoś dodzwoni się do studia, poda prawidłową odpowiedź, to będę mógł tą kopertę otworzyć. Pytania bardzo proste, kochani. Halo, czy mamy jakiś telefon? Halo, halo? Kochani, szybciutko, no proszę. 704-304-304. Wybieramy numer. Halo, halo, mamy telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? A jak Anna 10. Brawo, a jak Anna 10. Super, super. 100 zł jest pani, lecimy dalej. Od razu nie ma na co czekać. Odczytuję pytania. Jak nazywa się osoba zajmująca się sztuką iluzji, czyli tak zwaną magią? No jakiś magik. Brawo, bardzo dobra odpowiedź.